Martwimy się, gdy dziecko nas nie słucha. Mamy wtedy taki pomysł, że jest nieposłuszne, albo nieznośne, albo krnąbrne i jakoś idziemy w takie nazywanie dziecka takimi nieprzyjemnymi słowami. A tymczasem, kiedy dziecko nas nie słucha, to kogo ono słucha? I możemy powiedzieć, że nam zależy na tym posłuszeństwie i na współpracy z różnych ważnych powodów. I jednocześnie, kiedy dziecko nie słucha nas, tylko słucha siebie i podąża za swoimi potrzebami, to jest w pełnym kontakcie ze sobą. I zawsze sobie myślę, że gdy mówimy o poczuciu własnej wartości dzieci, o tym, żeby z dziećmi być w partnerstwie, w porozumieniu, o tym, jak znajdować rozwiązania win-win, takie, z których obie strony są zadowolone, to że warto sobie wtedy przypomnieć o tym, że gdy dziecko robi coś, co się dorosłym nie podoba, to zazwyczaj robi to dlatego, że za tym stoi jakaś bardzo ważna jego potrzeba. A więc uczy się, jak odpowiadać na swoje potrzeby, jak zaspokajać swoje potrzeby. A więc uczy się być w kontakcie ze sobą i w harmonii ze sobą. Jest integralne, zintegrowane wewnętrznie. To jest niezwykły dar i niezwykła wartość, która procentuje nie tylko w poczuciu własnej wartości później tego dziecka, ale w ogóle w tym, jak ono się w życiu czuje, jak ono się w życiu ma, jak buduje związki, jak mu jest, jak podejmuje wyzwania itd., itd. Dlatego gdy dziecko nie słucha ciebie, to zastanów się zawsze najpierw, jaka ważna potrzeba, uniwersalna, wspólna dla wszystkich ludzi, stoi za jego zachowaniem. Tam na pewno jest coś ważnego i to na pewno jest coś, na co możesz spróbować odpowiedzieć inaczej. Czyli jeśli dziecko potrzebuje ruchu, albo zabawy, albo kontaktu, albo decydowania o sobie, albo bycia ważnym, szacunku i wielu innych rzeczy, to możesz znaleźć inny sposób na to, jak zaspokoić jego potrzebę w taki sposób, który będzie dla ciebie również do zaakceptowania i również odpowiedni. I w ten sposób pokazujesz też dziecku, że ma większą, szerszą paletę zachowań i wyborów, aby te swoje potrzeby zaspokoić.